W horrorach jawi się jako niebezpieczny mebel. W dziecięcych wizjach chowają się w niej potwory. Lęk przed szafami ma zwykle związek z klaustrofobią lub czającą się za ich drzwiami ciemnością. Strach ten każe wierzyć, że w nocy może stać się coś złego, przed czym nie da się uchronić. Uwięzieni w szafie czujemy się bezradni, jeszcze gorzej niż w zamkniętym pokoju, bo tutaj jest ciaśniej. Do tego jest ciemno i nie mamy pewności, czy kiedykolwiek stąd wyjdziemy. Osoby, które panicznie boją się ciemności, cierpią na nyktofobię. Mówi się też, że w szafie mogą się zadomowić duchy. To dlatego często słyszy się o relacjach osób, które opowiadają o tym, że słyszą notoryczne stukania w szafie. To chyba najgorszy rodzaj pożegnania się z życiem. Budzisz się w ciemnej, drewnianej skrzyni. Bardzo mało tlenu i ciasnota potwierdzają twoje najgorsze przypuszczenia. Zostałeś pochowany żywcem i właśnie znajdujesz się w trumnie, zakopanej około 2 metrów pod ziemią. Podobnie jak szafa działa na jeden z lęków pierwotnych, klaustrofobia, czyli strach przed uwięzieniem w ciasnej przestrzeni. Ludzie z tą fobią boją się zamknięcia w małych pokojach, ciasnym korytarzu, samochodzie, windzie albo samolocie. Wpadają w panikę, że nie uda im się wyjść na zewnątrz i że w szczelnej puszce zostaną uwięzieni już do końca życia. Lustro było uważane za przedmiot magiczny, który może uwięzić duszę. Według dawnych przekonań dusza zmarłej osoby może wejść w lustro i utknąć w nim jak w pułapce. Uważano też, że lustro stanowi granicę pomiędzy światem żywych a niebezpiecznym światem umarłych. Gdy śmierć wkraczała do domostwa, a konający wydał ostatnie tchnienie, granica ta była naruszana. Zasłonięcie lustra miało zabezpieczyć pozostałych członków rodziny przed działaniem sił zza światów, głównie przed szybkim zgonem, który sprowadzić mogło utrwalone w lustrze spojrzenie zmarłego. Do dziś istnieje zabobon, aby tuż przed chrzcinami nie pokazywać dziecku jego odbicia, po to, żeby maluch nie zobaczył w nim diabła i nie naraził się na jego niekorzystny wpływ. W wierzeniach ludowych lustro zostało uznane za atrybut magów i czarownic. Przywoływanie krwawej Mary robią tylko najodważniejsi, ponieważ opowieść mówi o tym, że kiedy już komuś uda się przywołać ducha krwawej Mary i zobaczyć jej odbicie w lustrze, to takie osoby czekają tragiczne konsekwencje. Również stłuczenie lustra wróży nam 7 lat nieszczęścia. Jednak jeszcze tragiczniejsze w skutkach może okazać się lustro, które samoistnie pęknie. Podobno przepowiada to śmierć bliskiej właścicielowi osoby. W nim człowiek się rodzi, w nim umiera. Stanowi też kanał łączący między wymiarami podczas snu. Każdy z nas podczas snu oddziela się swoją świadomością od ciała fizycznego i udaje się do innych rzeczywistości. Często w łóżkach legną się zbłąkane dusze, na przykład dawnych właścicieli. Podobno takie łóżko, na którym ktoś zmarł, należy spalić po jego śmierci, ponieważ mogą one przyciągać inne duchy, niekoniecznie te dobre. Często lęk przed zaśnięciem jest spowodowany strachem przed zbyt często pojawiającym się paraliżem sennym. Osoba taka gwałtownie wybudza się ze strachem, ponieważ jest przekonana, że ktoś lub coś uciska jej klatkę piersiową i uniemożliwia złapanie oddechu. Pomimo starań, osoba taka traci kontrolę nad rzeczywistością, nie może się poruszyć, otworzyć oczu ani wydać żadnego dźwięku. Często miewasz koszmary, pojawiają się w nich osoby albo okoliczności zupełnie dla ciebie obce. W twoim domu od dawna dzieją się dziwne rzeczy i podejrzewasz, że jest nawiedzony. Nie czujesz się dobrze w swoim mieszkaniu, zmieniła się atmosfera, słychać w nim dziwne hałasy i czuć podejrzane zapachy. Masz złe przeczucia.
Nie wiesz, skąd pochodzi ten przedmiot. Najprawdopodobniej pojawił się on sam w domu, albo dostałeś go od przypadkowej, obcej ci osoby lub od kogoś, kogo nie lubisz. Nawiedzony przedmiot zwykle budzi w tobie niepokój, lewituje, znika, otaczają go dziwne cienie lub unosi się wokół niego podejrzany zapach. Takim przedmiotem mogą być ubranie, biżuteria, lalka, miś, gra, a nawet listy. Jeśli zauważysz coś, co wzbudziło w tobie niepokój, to istnieje duża szansa, że przedmiot ten jest nawiedzony. Najlepiej, jeśli jak najszybciej pozbędziesz się go z domu, zniszcz go albo spal. Na sam koniec powinieneś poprosić egzorcystę o rytuał oczyszczający. Następnym razem uważajcie, co wnosicie do swojego domu. Każda rzecz ma swoją historię. Lepiej zawczasu ją poznać, niż później żałować. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry. Zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.